Dzień dobry, Andrzej Chmielewski, ja w sprawie złotego pociągu. Powiedziałem, co na tym etapie wiedzieli radni, natomiast w pracach w komisjach było dość duże niezadowolenie radnych, że nie było większej ilości spotkań. Wobec tego wójt zdecydowała się zdjąć tę uchwałę z pierwszej sesji, na której się uchwała pojawiła, ażeby wykonać jeszcze kolejne spotkania z osobami, które prowadziły ten projekt. Nastąpiło jedno spotkanie z połączonych Komisji Budżetu oraz Komisji Rolnictwa i na tych spotkaniach radni dowiedzieli się więcej o planach, o rozważaniach, jak sprawę widzi eksploatator, którędy, skąd mogłaby brać woda, jak odprowadzana, kto zająłby się podprowadzeniem, doprowadzeniem prądu, jak wyglądałaby przebudowa układu komunikacyjnego, że byłaby to szansa na przyspieszenie budowy Pomorskiej Kolei Metropolitarnej przebiegającej w naszej okolicy, a która bardzo powoli mówi się, że będzie zrobiona, ale no jest to jeszcze daleki horyzont czasowy. Także z racji tego, że firma zatrudniałaby bardzo dużo pracowników, można by było się spodziewać, że przez gminę i do gminy, do tego miejsca zatrudnienia prowadzone by były linie autobusowe z Gdańska. Takie otrzymaliśmy wstępne pomysły, deklaracje, rozwiązań. Oczywiście, że to wszystko w dalszym toku mogłoby się zmieniać albo rozwijać. W każdym razie było to, jak dla mnie, brzmiało bardzo obiecująco i uważałem, że warto przyspieszyć, zwłaszcza PKM-kę. Fajnie brzmiały autobusy, ponieważ wielu mieszkańców i wielu radnych się o to często upomina. Jeśli uważasz, że byłoby to dobre dla naszej gminy, że przyspieszona była kolej metropolitarna oraz przejeżdżały przez nią autobusy także z Gdańska, kliknij tak, super.